Być może pracownicze programy kapitałowe pojawią się w roku 2019. Jedną z zasad tego programu będzie to, że będzie to program dobrowolny, czyli będziemy do tego programu zapisani, ale będziemy się mogli z niego wypisać. Pytanie, czy rzeczywiście wiele osób skorzysta z tych programów? Ja jestem jednak optymistką i wydaje mi się, że sporo osób zdecyduje się nie wycofać. Zależy to jednak od kilku czynników. Jednym z takich jest dobra informacja i przekazanie ludziom od strony edukacyjnej wiadomości odnośnie tego, jak to wpłynie na ich emerytury. Wydaje mi się, że informacja, że można na tym zyskać dodatkowo 30% na przyszłej emeryturze, będzie takim sygnałem, który może przekonać osoby do tego, żeby pozostały w tym programie. Po drugie, ważne jest, żeby było jasne sprecyzowane, że są to środki prywatne, że one w żaden sposób nie zostaną przejęte, przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ jednak to, co się zadziało w obszarze dotyczącym otwartych funduszy emerytalnych, wciąż wiele osób niepokoi i to wzbudziło taki większy brak zaufania niż był do tej pory, jeżeli chodzi o system emerytalny. No i trzecim czynnikiem, który uważam, że mógłby wspomóc pracownicze plany kapitałowe i wspomóc to, aby rzeczywiście one były popularne wśród Polaków, to jest dokończenie pełnej reformy, która była zapowiadana przez pana wicepremiera Morawieckiego, a która związana jest z przekazaniem 75% aktywów z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. I to są te czynniki, które w moim przekonaniu mogą wpłynąć rzeczywiście na dużą partycypację osób i chęć do tego, aby korzystać z pracowniczych programów kapitałowych. Powiedziała Pani, że celem tej reformy jest to, żeby nasze emerytury były wyższe, ale wydaje mi się, że jest także drugi ważny cel, o którym mówi premier Morawiecki. Chodzi o to, żeby oszczędności w Polsce były wyższe. Z ostatnich danych, które prezentuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wynika, że Polska w Europie Środkowo-Wschodniej ma najniższe oszczędności w relacji do PKB. Rzeczywiście Polska, nie tylko z tych badań, ale wielu innych, wynika, że jeżeli chodzi o oszczędności długoterminowe, oszczędności emerytalne jest tym krajem, który jest na najniższym poziomie. I faktycznie podniesienie oszczędności długoterminowych jest bardzo ważne z punktu widzenia również rozwoju gospodarki, rozwoju rynku kapitałowego. Więc rzeczywiście jest kilka punktów i kilka kwestii, które przy okazji wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych zostaną rozwiązane. No i wróćmy do początku naszej rozmowy. Chyba najważniejsze jest jednak zaufanie obywateli do tego, że programy, które się im proponuje, no, będą spełnione do końca. No bo tak jak powiedzieliśmy, obywatel będzie mógł się wycofać. Teraz jest propozycja, że po 3 miesiącach z takiego programu, no ale jeżeli nie będzie ufał, że te pieniądze, które mimo wszystko częściowo będzie wpłacał do pracowniczych programów kapitałowych, kiedyś mu zostaną zabrane, więc jeżeli nie będzie ufał, że jego emerytura dzięki tym wpłatom będzie wyższa, no to się z tego programu wycofa. Dlatego trzeba zadbać o to, żeby było bardzo wyraźnie zapisane, że są to środki prywatne. Oczywiście może pojawić się wiele wątpliwości wokół nawet takich zapisów dzisiaj, natomiast ja jestem jednak przekonana, że ciągle żyjemy w państwie prawa i ten zapis będzie uszanowany. To po pierwsze. Natomiast również ważne jest, o czym może wcześniej nie wspomniałam, że dofinansowywać te plany będą pracodawcy. A jak popatrzymy na badania chociażby profesora Czapińskiego, wynika z nich, że dzisiaj o ile Polacy nie mają zaufania zbyt dużego do instytucji państwowych, do instytucji finansowych, o tyle największe zaufanie mają wobec pracodawców. Dlatego włączenie pracodawców w ten cały projekt też ma istotne znaczenie z punktu widzenia właśnie zaufania Polaków do jego właściwej realizacji. Więc to są te czynniki, które też mają pozytywny i mogą mieć pozytywny wpływ na partycypację osób, jeżeli chodzi o pracownicze plany kapitałowe. No i jeszcze będzie trzeci donator, to będzie państwo, tak? Państwo będzie też się dokładało do tych środków. Państwo będzie aktywnie wspierać te plany i będzie rzeczywiście dopłacać, będzie tak zwana opłata przywitalna i będą coroczne dopłaty z budżetu państwa. One nie są, powiedziałabym, niezwykle wysokie, aczkolwiek wydaje mi się, że każde 250 zł robi znaczenie, jeżeli chodzi o nasze długoterminowe oszczędności.
Autorzy tego projektu sądzą, że będzie od 70 do 80% osób, które jednak zostaną w tym programie. Doświadczenia innych krajów, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, pokazują, że to jest możliwe. To jest możliwe. Tak jak powiedziałam, Wielka Brytania na samym początku, w pierwszym roku, miała trochę większy odpływ pracowników, którzy wyszli z programu, natomiast w kolejnym czasie oni do tego programu wrócili. Pamiętajmy również o tym, że z tego, co wiemy z przekazów medialnych, z wystąpień poszczególnych przedstawicieli rządu, ten zapis będzie się powtarzał, czyli my będziemy mogli wyjść z tego programu, ale po jakimś czasie znów z automatu będziemy do niego wpisani i po raz kolejny będziemy podejmować decyzję, czy rezygnujemy, czy mimo wszystko chcemy zostać. Więc wydaje mi się, że to też jest taka przestrzeń do tego, aby podnieść udział tej partycypacji i on może się zwiększyć w miarę upływu czasu. Natomiast mimo wszystko ja jestem optymistką, po pierwsze, że te środki zostaną określone jako środki prywatne w bardzo konkretny sposób, że i pracodawcy, i państwo, i instytucje finansowe będą edukować na temat korzyści płynących z udziału w tym programie. I po trzecie, mam nadzieję, że dokończona zostanie reforma otwartych funduszy emerytalnych, co dodatkowo da impuls do tego, aby zwiększyć swoje zaufanie do systemu emerytalnego w Polsce.